poprzedniej lekcji omówiliśmy temat głównych par walutowych. Teraz zajmiemy się mniej popularnymi instrumentami, bo szacuje się, że obrót na tych instrumentach stanowi około 10% całych obrotów na rynku Forex, czyli porozmawiamy o parach krzyżowych. Zapraszam do lekcji 16. Jeżeli chodzi o pary krzyżowe, to przede wszystkim taką główną rzeczą, która identyfikuje pary krzyżowe, to to, że nie ma w nich dolara amerykańskiego i powstają poprzez połączenie pary walutowej z dolarem z inną parą walutową do dolara. Czyli na przykład parą krzyżową jest euro do jena. Walutą bazową jest euro, walutą kwotowaną jest jen. Powstaje poprzez połączenie jako wypadkowa kursu euro-dolara i dolara do jena japońskiego. Euro-jen, euro-frank, euro-funt to w zasadzie trzy najpopularniejsze pary krzyżowe. I teraz kto w ogóle inwestuje na parach krzyżowych? Co ciekawe, nie są to głównie inwestorzy instytucjonalni, chociaż oni się też oczywiście zdarzają i wolumenowo są znacznie więksi niż inwestorzy prywatni, ale często pary krzyżowe wybierają inwestorzy prywatni w celach spekulacyjnych, czyli tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić na wzroście bądź spadku wartości danej waluty. I teraz, jeżeli mamy tę parę walutową, na przykład euro względem jena, wrzućmy sobie platformę z platformy CMC Market skorzystamy, za moimi plecami wykres euro do jena, to oczywiście na pierwszy rzut oka powinniśmy przeanalizować to, co dzieje się bezpośrednio na tej parze walutowej. Ale jeżeli podchodzimy do tematu długoterminowo, no to nie możemy ominąć analizy euro do dolara i dolara do jena japońskiego po to, żeby nasze wnioski, przede wszystkim fundamentalne, były zdecydowanie lepszej jakości, aniżeli te, które wynikają tylko i wyłącznie z analizy euro względem japońskiego jena. Jeżeli chodzi o popularność par, to już sobie powiedzieliśmy, to jest tylko i wyłącznie 10% całego rynku Forex, chociaż można też powiedzieć aż 10% rynku Forex, dlatego że rynek Forex, dzienne obroty kilka bilionów dolarów, ogromny rynek, więc nawet 10% z tak ogromnej skali dalej powoduje, że pary krzyżowe są parami płynnymi. Ale czeka nas tutaj kilka niespodzianek, takich raczej niefajnych. Przede wszystkim spread, czyli różnica między najlepszą ofertą kupna i najlepszą ofertą sprzedaży dostępna na parach krzyżowych, najczęściej będzie gorsza niż ta, którą otrzymalibyśmy na głównych parach walutowych. A to oznacza, że już procentowo zapłacimy więcej za otwarcie naszej pozycji i dłużej nam zajmie odrobienie samej prowizji. Często na bardzo ostrych parach i mało popularnych parach krzyżowych. Ostrych miałem na myśli mało popularnych parach krzyżowych. Spready mogą dochodzić nawet do kilkudziesięciu pipsów, co może powodować, że scalping, czyli handel na bardzo niskim interwałach, na bardzo krótkim horyzoncie czasowym, jest totalnie procesem nieopłacalnym, chyba że jedynym naszym celem jest to, żeby napełniać kieszeń market makera albo naszego pośrednika, no bo oczywiście scalping bezpośrednio najlepiej wpływa na pośrednika, który się cieszy, że tych transakcji mamy bardzo, bardzo dużo. Bez względu na platformę, bo czy jest to platforma CMC Markets, czy platforma chociażby XStation, tak prezentacja wszystkich par walutowych wygląda podobnie. Możemy sobie porównać to, jak prezentuje się spread na tej parze walutowej. Zaraz sobie zobaczymy. W jednym i w drugim przypadku. Zobaczmy sobie, jak to wygląda w przypadku euro do jena japońskiego. Natomiast mówimy tutaj oczywiście o najpopularniejszych i jeżeli twój horyzont czasowy to jest przynajmniej kilkadziesiąt sesji, no to oczywiście ten wpływ spreadu jest oczywiście taki, powiedzmy, coraz bardziej marginalny, więc do tego powinniśmy oczywiście podejść w taki sposób, że dostosowujemy do swojej strategii. Zauważmy, na parze euro do jena tutaj jest pokazany spread i wynosi on 1,5 pipsa w przypadku platformy CMC, podczas gdy spread na takiej parze jak euro do dolara to jest 0,7.
Oczywiście on się waha, ale jest dalej, dalej jest to mały, mały spread. Dlatego, i tutaj sobie jeszcze wrzucimy, może nie wiadomości. Dlatego jeżeli popatrzymy sobie tutaj na eurojena, wielkość pipsa, prowizja, tu mamy akurat prowizję w przypadku X-Station, wynosi ona 16 zł od kontraktu, więc dalej ona jest jak najbardziej do zaakceptowania. Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja w przypadku takich bardziej egzotycznych par krzyżowych typu polski złoty, rubel rosyjski. Na to musimy zwrócić szczególną uwagę, bo to nie jest jedyny ukryty koszt, który nam się pojawi, który będzie większy niż te standardowe koszta. Również kwestia przetrzymywania pozycji, jeżeli handlujemy na instrumentach pochodnych, może wiązać się z dodatkowymi, może nie dodatkowymi, ale większymi opłatami, czyli po prostu ten swap będzie bardziej kosztowny. I tutaj powinniśmy się bardzo dokładnie zastanowić, czy dany instrument w ogóle jest sens na nim handlować, w związku z tym, jak wyglądają na nim koszta transakcyjne. Co więcej, powinniśmy, tak jak w przypadku, i kliknąłem sobie na informacje o danym instrumencie, upewnić się, jak wygląda handel i w jakich godzinach możemy dokonywać transakcji. Może się okazać, że mamy duży rozjazd na przykład naszego instrumentu CFD z notowaniami tego instrumentu bazowego. I to też jest sytuacja, która pod kątem inwestora do najlepszych nie należy. To by oczywiście były negatywne rzeczy, natomiast pozytywną rzeczą w przypadku par krzyżowych jest to, że zdecydowanie częściej dochodzi do sytuacji, kiedy mamy mocniejszy trend, mocniejszy impuls. Procentowo zmieniają się one zdecydowanie mocniej niż główne pary walutowe. I to jest informacja, że w przypadku na przykład swingów czy podejścia bardziej długoterminowego, no to już warto się zastanowić nad otwarciem pozycji na tego typu instrumencie. Przykładem, tu mamy cały czas euro do jena, euro do funta, który, jak popatrzymy na to, co się dzieje i jesteśmy tutaj na interwale dziennym, no to widzimy, że rzeczywiście, jeżeli buduje nam się trend, to ten trend może trwać nawet kilka miesięcy, a nie tak jak w przypadku głównych par walutowych, że mamy konsolidację i ewentualnie chwilowe podbicia. Co oczywiście pod kątem swing tradingu jest zdecydowanie lepszą dla nas rzeczą. I to tyle, jeżeli chodzi o lekcje na temat par krzyżowych. Mam nadzieję, że temat wyjaśniłem. Dodam tylko, że tak wygląda magazyn Inwestor, który wydajemy nieprzerwanie od 5 lat. I mam dla Ciebie bonus z kodem rabatowym HOSSA, pisanym przez 2S. Jak wejdziesz na fxmag.pl łamane przez sklep, dodasz do koszyka swoje produkty, to z kodem rabatowym HOSSA wszystkie produkty będą przecenione aż o 20%. Więc wbijaj fxmag.pl łamane przez sklep. Promocja ważna do odwołania i do wyczerpania oczywiście zapasów. Piąteczka, słyszymy i widzimy się na rynku albo w kolejnych materiałach.